Michał Kubiak, zobaczymy, czy... Mocna zagrywka, ale tu jest przyjęcie. Pomylił się w takim momencie. Dobrą piłkę dostał. Dotknięta siatka naszego środkowego. Oj, 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 teraz będzie skandal. Będzie mały skandal. Sędzia. Będzie konsultacja. Sędziów i będzie zmiana decyzji na pewno. Z tego co widziałem, sędzia drugi. Pokazał siatkę, spójrzmy czy była. Tak, tylko gdzie on tą siatkę zauważył, to jest kłopot. Odgwizdał nam, że popełniliśmy błąd. Pani sędzia. Niestety. To jest zmiana decyzji. Ale tej siatki nie było. No właśnie, bo gdyby była, nie mielibyśmy specjalnej pretensji. Ten sędzia od tego jest. Jest Ignaczak, jest, jest to! Przesunięte krótko, to jest najlepsza odpowiedź, bo teraz tutaj wciągną się w dyskusję, to może być kosztowne bardzo. 23-21 i bardzo blisko, choć zarazem daleko jeszcze do końcowego sukcesu. A teraz myślę, że możemy zagrać jakąś opcję w bloku. Ocampo bym zostawił jako ostatnią opcję na lewy atak. Nowakowski! Kąte na palce. A jednak jako pierwszą wybrał. Ale jest tutaj czujnie nasz blok. Jeszcze raz Okąd. I zatrzymany. Blokowany. To będzie piłka meczowa dla reprezentacji Polski. Na wagę historycznego sukcesu. Piotr Nowakowski. I może za chwilę będzie brązowy medal Ligi Światowej. Ale jeszcze tutaj ma przerwę w zapasie. Javier Weber teraz... Na tej fali, bo jesteśmy na fali. Ale jeszcze trzeba postawić tutaj kropkę na tej. No bądźmy, bądźmy dobrej myśli, kibicujemy oczywiście z całych sił. Lecz to jest na lewym ataku. Ale mamy dobre ustawienie też naszej drużyny. Przy siatce jest Kurek. Posok i Żygadło, wysoki blok. Argentyńczycy tylko z dwoma atakującymi. Piłka meczowa, Nowakowski. Niepewne przyjęcie. Pereira jeszcze huknął z całej siły. Stawiliśmy potrójny blok, ale nie był on skuteczny. Dobrze, teraz jest ważna akcja, teraz jest ważny moment. Będzie Ocampo, który tutaj ręki nie wstrzymuje w zagrywce na pewno. To jest ciągle mecz wolny dla reprezentacji Polski. Ocampo. Przestrzelił, mamy medal. Bardzo ważne dla kolejnego etapu budowania zespołu, dla rozwoju tego zespołu. Zbliżamy się do Igrzysk Olimpijskich. Bronimy Mistrzostwa Europy i organizujemy Mistrzostwa Świata. To wszystko jest, będzie w jakimś dobrym etapie. To jest dobry sygnał dla chłopaków, dla kibiców, sponsorów. I to jest drużyna, która gra bez wielu zawodników, którzy z różnych powodów w reprezentacji nie grali. Dość skombinowany skład, który najpierw pokazał świecie w Lidze Światowej, że potrafi walczyć i teraz przełożył to tutaj, w tym turnieju finałowym. Świetna sprawa, lepiej się chyba nie mogło zdarzyć. Tak, no bo przeżywaliśmy straszną huśtawkę nastroju. My naprawdę nie chcieliśmy od tego zespołu go obciążać ponad miarę, wystawiać ich na wielkie obciążenie. Było dużo ludzi w tym wszystkim, ale postanowili grać na maksa. Pójść mocno w trening, zaangażować się. Turniej był niesamowity, przedziwny. Były nastroje różne. Już byliśmy za burtą, za chwilę, za 3 godziny byliśmy dalej, że... Tak jest, tak jest. Niesamowita historia. Ale jest święto teraz tutaj w Gdańsku i myślę w całej siatkarskiej Polsce. Zagrali dzisiaj znakomite spotkanie. Ta gra się rozłożyła na wszystkich i wszyscy zasługują na największe brawa. Argentyna ma ogromnego pecha, nawet troszkę im współczujemy, bo to sympatyczni chłopcy, że nie potrafili zagrać na swoim poziomie. Czy to by wystarczyło na dobrze naszą grającą drużynę? Nie wiem, ale to był faktycznie najsłabszy mecz Argentyny w tym turnieju. Może troszkę nie wytrzymali, są młodzi, gdzieś ta presja, siatkówka to jest gra bardzo mocno związana się z psychologią.